Przechodniu, pochyl czoło, wstrzymaj krok na chwilę. To służewiec, to są nasze Termopile. Tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. Skończyła się wojna, dla Polski szczególnie okrutna i długa. Wszyscy chcieli nareszcie normalnie żyć, cieszyć się wolnością. Z takim samym zapałem, z jakim bronili tego kraju, zaczęli go odbudowywać. Wierzyli, ufali tym, którzy stanęli u steru nowej Polski, zwanej ludową. Dzisiaj wiadomo, że była to misterna konstrukcja kłamstwa, fikcji, za którą kryło się morze łez i krwi, okrutnych zbrodni na własnym narodzie. Dlaczego do tego wracamy? Otóż w sądzie rejonowym w Warszawie toczy się niezwykły proces, na który trzeba było w Polsce czekać blisko pół wieku. Proces jednego z szefów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Adama Humera i jego towarzyszy. Oskarża się ich o więzienie, torturowanie i mordowanie tych, którzy prowadzili walkę z okupantem niemieckim i sowieckim, którzy od lipca 1944 roku ujawniali prawdę o okolicznościach powstania tzw. Polski Ludowej i nie zaprzestali walczyć z nowym wrogiem, groźniejszym, bo ukrytym pod hasłami sprawiedliwości społecznej. Oskarżony Adam Humer reprezentuje tu tysiące oprawców, którzy w ogromnej większości byli na tyle sprytni, że zniknęli, wyjechali, odmienili się, a dokumenty obciążające ich zniszczyli. Zaś ofiary Humera, świadkowie, reprezentują z kolei dziesiątki tysięcy tych, którzy zostali zakatowani na śmierć i świadczyć nie mogą. Posłuchajmy ich uważnie. To bardzo trudne i wielkie przeżycie stanąć przed oprawcami i wrócić do tamtych więziennych koszmarów. A dla nas to żywa historia. Ja po to przyszedłem, Wysoki Sądzie, jako świadek, żeby bronić tych, których oni byli, robili morderców, tak jak Akowców i tak dalej, Luchnowicza, Fruga i innych Polaków, z którymi ja siedziałem. Mnie o mnie o nic nie chodzi. Tu chodzi o tych, którzy oddali życie przez nich, przez tych sędziów morderców. Tak. Kiedy pana po raz pierwszy pobito? Proszę? Na Mokotowie. Kiedy pan został? Czy został pan pobity? A jeśli tak, to kiedy? To dopiero się zaczęła Polka w 49 roku, w marcu czy coś takiego. Pobito pana wtedy? Tak. Dlaczego? Humer, Szymański, Serkowski. Midro, zdaje się, był przy tym, no i tam oddziałowi i tak dalej. W jakich okolicznościach się to wydarzyło? Wezwano mnie. Kazano się obnażyć, położyć się na tym taborecie. Spodniami mnie związano nogi tam, czy coś takiego. Strażnik stanął okrakiem nad moją głową. Jeszcze mnie kluczem tutaj uderzył. No i zaczęła się Polka. Co robiono? Bito. W jaki sposób? Usta miałem zatkane dywanem. Nie wiedziałem, czym bito. Czy palkami, czy żelazem, czy czym. Jak długo trwał ten proces, proszę pana? Był obiad. Ja w celi na górze siedziałem, 33 chyba. Przyszedł oddziałowy z głównego pawilonu, Skalski, Stanisław, wychodzić. Zaprowadził mnie na salę sądową w głównym pawilonie, tym, litera T. Był major Widaj, sędzia, dwóch ławników, kobieta jakaś i tak dalej. Nawet podejrzewam, że to Rosjanie byli, bo słowa nie powiedzieli przed tym. Był adwokat, wnuk, nie wiem, kto go zaoferował. I z lewej strony siedział pan mecenas Maślanko, słynny. Rozprawa się odbyła, tych czy bicia, czy innego. I więcej nic się nie stało, wróciłem zupę z jadłem. To był proces, Wysoki Sądzie. I potem po tygodniu dostałem wyrok kary śmierci.
karę 13 śmierci. Stron zielonym atramentem, pamiętam pan Mieczysław Widaj. A po rozprawie, jak szedłem, prowadził mnie wysoki sądzie, starszy jakiś oddziałowy, kto was sądzi, pyta się. Ja mówię, Widaj, człowieku, jak cię da dożywocie, to tak jakbyś na wolność wyszedł. On tylko karę śmierci szefuje. Taka była, pamiętam do dzisiaj. Staliśmy na stanowisku, my żołnierze Armii Krajowej, że dla nas nie skończyła się jeszcze okupacja. Jest to dalszy ciąg i stąd największe było wściekłość ich była, polegała na tym, że myśmy reprezentowali Armię Krajową z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. Zarówno Wilno, Nowogródek, ponieważ byłem w okręgu nowogródzkim oficerem i zastępcą dowódcy batalionu Armii Krajowej. Kto pana przesłuchiwał następnego dnia? Humer. Przesłuchiwano mnie codziennie przez pierwsze dwa miesiące. 8-10 godzin. Za każdym razem bito pana? Tak, do nieprzytomności. Oskarżony Humer też pana bił wtedy i kopał? Bił i to kopał mnie i bił, łącznie z jakimś nogą od stołka też, gdzie się tylko podało. Popadło. I nogą od stołka? Nogą od stołka, butami. Gdzie kopał ty... pana? Kopał mnie, stanął mi nogą, butem na twarz, kopał mnie po całym ciele. Ponieważ zakrwawiłem się, straciłem przytomność. Dlaczego to robił, proszę pana? Dlatego, że nie zdradzałem swoich współpracowników. Ja nie negowałem, że ja pracowałem w konspiracji, występowałem przeciwko władzy narzuconej przez obce siły władzy w Polsce. To nie była negacja. Ja się do tego przyznawałem, bo to było moim obowiązkiem jako żołnierza. Czyli oczekiwano od pana albo współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, kiedy albo wydania kolegów. O, i kiedy odmówiłem, to później kolegów. I jak pamiętam, przywieziono do Brzezińskiego w 1948 roku, to Humer przy nim szedł, to on nie szedł normalnie do Brzezińskiego, tylko szedł na czworakach. A zresztą powiedział mi, on mi oświadczył, doprowadzę cię do takiego stanu, że będziesz się załatwiał, użyję słowa dosadnego, srał w spodnie. Proszę pana, czy podczas tych przesłuchań grożono, że aresztują pana żonę, jeżeli pan nie będzie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa? Tak, to od razu mi oświadczył Humer. Humer mi oświadczył, że przywiezie żonę. Taką, nie taką, jeszcze użył odpowiednich słów. I rzeczywiście przywieźli. Jak później wiedziałem, że żona jest i założyłem głodówkę, no to dostałem karca i na tym się skończyło. Po raz pierwszy córkę zobaczyłem, jak miał 8 lat. Wtedy... Kiedy pana skazano? Bo pan... Skazano na 13 Skazano pana, prawda? Na 13 lat. Na 13 lat, w 1947 roku. Tak, uważam, że łagodny wyrok jak na tamte okresy. Przyznaję, że w ramach mojego zarzutu 11, w którym przyznałem, że w okresie 1944-1947 wobec wszystkich terrorystów i szpiegów, którzy mając dane o dalszych działaniach innych osób, stawiali opór, był stosowany przymus, z całą świadomością był stosowany przymus fizyczny. Ja od tego nie... Powiedział oskarżony terrorystów i szpiegów. Tak. Czy innymi osobami również się oskarżony zajmował, czy tylko tak, takimi kategoriami osób? Tak. Tylko, tak? W tym okresie tylko tak. Czyli każdy, którego oskarżony przesłuchiwał, był terrorystą albo szpiegiem? 44-47, tak. Takie było. Powiedziałam, że zdradzać nikogo nie będę. Mogę mówić tylko o sobie. Ten czas Różański zerwał się za biurka i kopnął mnie tak silnie, że ja się przewróciłam razem z krzesłem. A kiedy podniosłam się, to mnie znowu kopnął w brzuch. Raz. Potem drugi raz. Przy drugim razie to już zemdlałam. Potem on dużo razy mnie kopał w brzuch, ale już trochę osłabło, więc o własnych siłach już nie mogłam stać. To mnie dwóch trzymało pod ręce, a Różański kopał. No i naturalnie już w ten czas zupełnie zmienił, prawda, styl rozmowy. Już nie mówił na pani. Przepraszam, że tak powiem, ale już później do końca do mnie mówił, ty stara kurwa. Już tylko tak, prawda, do mnie się zwracał.
Ale w pewnym momencie zauważyłam tutaj, prawda, obecnego oskarżonego Humera, że wyszedł do sąsiedniego pokoju i za chwilę wrócił z nachajką. I zauważyłam, że na końcu, to dokładnie zauważyłam, na krótkim łańcuszku metalowym, metalowa kulka była. I Humer spacerował po pokoju, bardzo był jakiś podniecony, to wyraźnie zauważyłam. Spacerował po pokoju, uderzając się w nogę tą nachajką, prawda. I potem jak już Różański widocznie miał dość tego kopania, ja leżałam na podłodze, to już mnie wszyscy bili, prawda. I Humer, i ci właśnie inni, których podałam nazwiska. No, także Humer bił tą nachajką. Tam jeszcze ktoś miał nachajkę, bo tak widziałam, prawda, z boku, prawda, patrzyłam. Nie wiem, może któryś pasem bił, tego nie jestem pewna. Ale każdy czymś bardzo mocno bił, tak? Wszyscy bili. Po całym ciele. Ja nie traciłam przytomności. Ja wszystko widziałam i wszystko słyszałam. I pamiętam nawet taki drobny szczegół, że w czasie tego bicia do Humera był telefon. Nawet pamiętam, co Humer powiedział do tego telefonu. Powiedział: nie czekaj na mnie, kochanie, z kolacją, bo ja przyjdę bardzo późno, bo mam tu pilną sprawę do załatwienia. Prawda? Ale rozmawiał przez telefon, trzymając nachajkę. Humer w pewnym momencie powiedział: teraz w nerki, bo to więcej boli. I Humer sam, tamci wszyscy spacerowali po pokoju, a Humer sam bił mnie w nerki tą nachajką i liczył. Naliczył 150 razy. Potem powiedział: no, zmieńcie mnie, bo się zmęczyłem. Ale jeszcze bijcie w nerki 150 razy. I ten, co Chimczak i ci inni bili dalej mnie w nerki, a Humer stał nade mną i liczył. Po jakimś czasie, prawda, Humer powiedział komuś tam z tych, co byli, polecił, żeby mi rozciągnąć nogi, prawda, więc czułam, tego nie widziałam, bo przecież nie mogłam tak zobaczyć, co tam, nie mogłam tak głowy przekręcić, ale widziałam wszystko to, co z boku się działo, to wszystko widziałam dokładnie, ale poczułam, że poczułam na nogach buty jakichś, prawda, dwóch osób. Oni chwilę trzymali, prawda, mnie za te nogi rozciągnięte, a Humer tą nachajką bił w krocze. Dosyć długo bił. Tą częścią zakończoną kulką metalową? Tak, tą samą nachajką. A ja ciągle leżałam na podłodze już zupełnie bezwładna. I Humer zadzwonił po lekarza. Jeszcze, prawda, zrobił taką uwagę, powiedział nazwisko, ale tylko ten lekarz, żaden inny. Oczywiście lekarz bardzo prędko przyjechał, spojrzał na mnie, nawet bardzo nie badał, wziął tylko za rękę, na mnie spojrzał i powiedział, że dla mnie ratunku już nie ma, bo to agonia. W ten czas szczególnie Humer wprost zaczął błagać, żeby mnie ratować. Naturalnie nie po to ratować, żeby ratować człowieka, tylko że ja im z pewnych względów byłam potrzebna żywa, prawda. Ten czas tak sobie pomyślałam, no niestety będę żyć. Podobnie jak pani świadków, mam bardzo dobrą pamięć. Nie może jest to trochę. Ale proszę o zachowanie ciszy. I oświadczam, że tej pani nigdy w życiu nie widziałem. Jej zeznania o tym, o udziale jakimś zbiorowym, jakimś takim pobiciu,
nie brałem udziału i nie tej pani, tą panią pierwszy raz zobaczyłem na sali sądowej. Proszę Wysokiego Sądu, ja nie przeczę. Ja nie przeczę, że mogła doznać jakichś obrażeń i jakiegoś... Ale ja takiej sprawy i takiej osoby, nie tylko, że nie pamiętam, ale święcie przekonany, że w ogóle nie brałem udziału. Tu przywożono tych, o których w dokumentach mówi się niebezpieczni dla ustroju, to znaczy wszyscy oficerowie i podoficerowie AK, wszyscy od Andersa, przedwojenni policjanci, członkowie NSZ, WiN-u, wszyscy uczestniczący w działalności podziemnej. No i Kościół był przedmiotem naszego zainteresowania jako główna siła opozycji. Były karty i teczki z pełną ewidencją przeciwników ustroju. Wystarczyło, że przełożony powiedział, takim to, a takim trzeba się zająć. Nam nie trzeba było mówić, co robić. Oficerowie NKWD, radzieccy, werbowali agentów do współpracy i szkolili w zakresie metod śledczych. Tak mówi Franciszek Szlachcic, człowiek z 20-letnim stażem pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa, do stanowiska ministra resortu włącznie. Dzisiaj oskarżeni nie zgadzali się na filmowanie ich wypowiedzi. Mają na to przyzwolenie. Wolno im wyprosić kamerę z sali sądowej. Oto przesłuchanie oficera śledczego Leona Midro, którego niewielki fragment udało się w końcu zarejestrować. Proszę pana, czy przyznaje się pan? Czy zrozumiał pan treści zarzutu? Zrozumiałem. Czy przyznaje się pan do winy? Nie przyznaję. Czy chce poprosić pan dzisiaj wyjaśnienie? Tak. Czy stosował oskarżony jakiś przymus wobec osób, które przed chwilą? Nie stosowałem. Tak. Czy oskarżony znęcał się fizycznie albo moralnie wobec tych osób? Nie. Nad tymi osobami? Nie. Czy oskarżony używał przymusu fizycznej wobec tych osób? Nie stosowałem i nie używałem. Proszę oskarżonego. Oskarżony mówi troszkę inaczej. Co do fragmentu związanego ze skarbem. Jeżeli chodzi o podejrzanych, to sposób postępowania był następujący. Od Szymańskiego dostałem karteczkę z nazwiskiem, żeby przesłuchał Spanskiego o szpiegostwo. Jednocześnie Szymański napisał, żeby zastosować wobec Skalskiego przysiady. Te przysiady miałem zastosować, żeby dręczyć Skalskiego. Ja przesłuchiwałem Skalskiego w pawilonie nowym na ulicy Rakowieckiej. Skalski wszedł i zacząłem go pytać, na żyją rzecz szpiegował w jaki sposób. Podejrzenia były, że przekazywał wiadomości na rzecz wywiadu obcego. Skalski zaprzeczał, że był szpiegiem. W czasie mojego przesłuchania do pokoju, w którym przesłuchiwałem Skalskiego, pamiętam, że było to w niedzielę, weszli wicedyrektor departamentu Adam Humer i naczelnik wydziału Serklaski. Zauważyłem, że Humer lub Serklaski trzymał w ręku jakiś przedmiot. Była to pałka gumowa lub drewniana. Trwało to może moment, jeden z nich, Humer lub Serklaski, przytrzymał Skalskiego, a drugi, nie wiem który, bił Skalskiego po tyłu. Na to ich zachowanie Skalski zaczął krzyczeć. Wtedy na krzyk Skalskiego Humer zareagował w ten sposób. Krzyknął do mnie, weźcie dywan i zatkajcie mu usta. To nie będzie krzyczał. Ja zeznałem oczywiście tak, że zaleciłem oczywiście parę przysiadów, aby Skalski wykonał, ale to był podświadomie wymysł mojej wyobraźni. Nie znalazłem żadnych oczywiście potwierdzenia pamięci. Przed prokuratorem tak wymyślił sobie tak. Oskarżony, tak? Dobrze. Ja wyjaśniałem przed prokuratorem w tej sprawie, że kazałem Skalskiemu zrobić kilka przysiadów, ale to nieprawda. To było w mojej podświadomości. Tak? Wymysł podświadomie wymyślił wyobraźni. No dobrze. Ja proszę o zachowanie ciszy na sali. Czy oskarżony widział inne przypadki bicia osób przesłuchiwanych? Nie uczestniczyłem. Czy słyszał oskarżony o tym, że bito? Nie słyszałem. Inne osoby? Nie słyszałem. Czy słyszał oskarżony, żeby jakieś krzyki, jęki? Nie. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy. Opanowali do perfekcji kłamstwo. Kpią diabelsko ze swoich ofiar. To rani i prowokuje. Poprzez śmiech i łzy przychodząca na salę rozpraw publiczność zadaje sobie pytanie, czy w ten sposób
sprawiedliwości może w ogóle stać się zadość. W czasie wojny siedział pan w więzieniu? Tak. Kto pana aresztował wtedy? Gestapo. Proszę pana, w 1945 roku koniec wojny pana zastał gdzie? W Mauthausen. W obozie koncentracyjnym. Tak. Wrócił pan w którym roku do... W grudniu 1946 roku. Aresztował mnie pan, który później, ja go wtedy znałem jako pana Fleischwarba, a on później się nazywał Światło. To jest ten, który uciekł za granicę w swoim czasie. Jak wyglądały te przesłuchania? Te przesłuchania. No więc to kazano mi, zawsze tak było, kazano mi kłaść ręce na kolanach. Drugi raz to już nie robiłem tego. I bito w dołek sercowy. Rękoma. Żadnych narzędzi poza łyżką do miażdżenia jąder nie widziałem w ręku Strzałkowskiego. Mamy tego typu urządzenia. Tak, bo oni najpierw mi kuli nogi w kostce do tego eksperymentu, później kuli mi ręce z tyłu. No żeby po prostu chyba nie był, bo ja potrafiłem być nieraz agresywny. Proszę? Musiał pan stać, siedzieć, a może leżeć przy tym. Przy tym, gdzie ten jąder? Tak. Nie, stałem i łyżkami. I w związku z tym, z tymi łyżkami to było trudne, bo ja się rzucałem, bo ja miałem wtedy 30 lat, ja byłem silny. To oni zastosowali taką taktykę, prawdopodobnie to było z inicjatywy Strzałkowskiego, że nie używali tej łyżki w Wysokiej, tylko wsadzali mi też skutego, wsadzali mi woreczek jądrowy w szufladę i zamykali tę szufladę. W zimie wsadzano mnie, umieszczano mnie w celi, w której od strony okna była krata i od strony drzwi była krata. I tam wpędzano mnie, że tak powiem, przy pomocy odpowiednich kopniaków, zamykano tę kratę i zamykano drzwi. Aha, a przed tym przychodził Niemiec z obsługi, bo tam byli tylko sami Niemcy, tam nie było ani jednego Polaka z obsługi. Nawet lekarz był Niemiec, Seibold. Po temu Niemcowi kazali mnie polewać wodą. No ja to siedziałem 48 godzin. Zależy, jak wytrzymałem długo. Proszę? W ubraniu był pan w tej... Nie, nago. Tam nie nago wpędzano. Przyszli, kazali mi wstać i odczytali mi, że jestem skazany na karę śmierci z artykułu 6 i już nie 7, a 13 w związku z 7. Bo nawet pan pułkownik Kryłowski uznał, że ta kwalifikacja niezgodna jest z treścią zapisanego obciążenia. I także zostałem dwukrotną karę śmierci. Kto panią przesłuchiwał? Przesłuchiwał mnie tylko Wiesław Trutkowski. Jak wyglądały te przesłuchania? No jak wyglądały, więc pierwszy dzień, prawda, był w białych rękawiczkach, personalia i tak dalej, spisywane. No ja sobie myślę, no to nie jest tak źle. Potem już na drugi dzień, proszę mówić, a ja mówię, nie mam co mówić, a co ja będę mówiła? No i zaczęły, już śledztwa były, przesłuchiwania były już w czerwonych rękawiczkach. I jednego dnia mnie mówi, gada, ja mówię, ja nie mam nic do powiedzenia. On mówi, teraz ja z ciebie samolot zrobię. Odwrócił mały taki stołek na takich małe, wąskie, czworokątna nóżka tego stołka. Odwrócił mi, siadaj. A ja mówię, ja nie usiądę, nie, ja nie mogę usiąść na takiej nóżce. Ja mówię, niech pan mi pokaże. A on mówi, to ja cię zaraz pokażę. No i siłą mnie wsadził. I mówię, wyprostuj ręce tak, to będziesz miała skrzydła. I nogi wyciągnij i podtrzymywał mnie swoimi nogami. No to ja leciałam, bo to przecież to był tak potworny ból, że sobie trudno wyobrazić. Ja nie mogłam chodzić, ja miałam opuchnięte wszystko, to mnie koleżanki kompresy przykładały na tym. A do celi to szłam w ogóle po tych przysiadach i potem to szłam na czworakach. Jaka to jest zdjęcie, z jakim numerem, proszę pani? O, tak, tutaj to go bardzo dobrze widzę. W wykazie na karcie 197 tabu pierwszego pod numerem 26 znajdują się zdjęcia Wiesława Trutkowskiego. A co mówią pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa? Bezpieczeństwa?
jak to cynicznie brzmi. Otóż co oni mówią? Co zostało zaprotokołowane? Roman Laszkiewicz, zwany białym katem Mokotowa, do dzisiaj legitymuje się radzieckim paszportem. Oświadcza, iż jest dumny, że pracował w Urzędzie Bezpieczeństwa i że go to wszystko nie interesuje. To wszystko wymysły. Tadeusz Tomporski odmawia składania wyjaśnień. Eugeniusz Chimczak, blisko związany z Humerem, który ściągnął go do Warszawy z Lubelszczyzny, bił więźnia, bo był twardy i nie chciał się przyznać. Jan Pugacewicz kazał oskarżonemu stać cały dzień na jednej nodze i wkładał mu rozprostowany spinacz do nosa, pytając go, czy dojdzie do mózgu. A ich szef Adam Humer uśmiecha się i mówi: nie jestem przed konfesjonałem, ale przed wysokim sądem. A młody człowiek, który słucha tego w sądzie po raz pierwszy, myśli sobie: co tu jest grane? Chyba świat zwariował. Dlaczego pana aresztowano? Dlaczego aresztowano, to tylko można wytłumaczyć tym, że wszyscy ci, którzy nie chcieli się poddać Moskwie, nie chcieli żyć w niewoli, byli aresztowani, byli mordowani. Proszę pana, czym pana bito? Właściwie bito mnie rękoma, nogami kopano, pięściami i po prostu w różny sposób sadystycznie postawiono mnie przy ścianie, kazano mi zamknąć oczy, bo będzie konfrontacja. Kiedy zamknąłem oczy, nie spodziewałem się niczego, uderzono mnie tutaj w krtań, ponieważ miałem głowę zadartą, przyłożono do ściany, uderzono mnie w krtań tak dalece, że nawet śliny przez wiele dni nie mogłem połknąć, nie mówiąc o jedzeniu. Więc widziałem, jak prowadzono na rozstrzelenie grupę zapory, 7 ludzi. Byłem wtedy na ogólniaku w celi, która miała chyba 96 więźniów i drzwi były tylko zakratowane, a nie okryte. W związku z tym widziałem, jak ich wyprowadzano na karę śmierci. Dalej obserwowałem przez okno, jak ładowano na wózek jednokonny, woźnica był jak ryży człowiek jakiś i on odwoził. Następnie ja wspomnę tylko o na przykład o Różańskim, że takiego Gajewskiego z Wileńszczyzny, z Wilna, to skakał Różański po nim leżącym, skakał nogami po nim całym. Tak ginęli najprawdziwsi obrońcy Polski, jej honoru i wolności, miłujący ją ponad własne życie. Tak został zamordowany generał Nil Fildorf, a Noda Rodowicz z akcji pod Arsenałem, chłopcy i dziewczęta z Powstania Warszawskiego. Zachował się taki więzienny wierszyk: my walczyliśmy o ciebie, Polsko, tyle długich lat. A dzisiaj, Polsko, czy tobie nie wstyd, że na twoje niebo patrzymy umęczeni zza krat? Adam Humer, wysoki funkcjonariusz bezpieki, prawnik z wykształcenia, uważa po ponad 40 latach, że bezprawne działania służyły dobru. Broni swojego urzędu takimi słowami: system śledczy i dochodzenia sądowe opierały się na naukowych zasadach opracowanych przez radziecki wymiar sprawiedliwości. Postawa żarliwego komunisty to oczywiście gra Humera. Dobrze wie, że obojętnie jakiej doktryny broni, nie wolno bestialsko mordować, zabijać i poniewierać godności ludzkiej. Zgodnie z międzynarodowymi umowami są to zbrodnie przeciw ludzkości i takie nie ulegają przedawnieniu. W latach 50. na skutek konfliktów wewnętrznych PZPR i enuncjacji Józefa Światły, które zdemaskowały koszmar katowni bezpieki, odbyły się 2 procesy funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przed sądem stanęli wówczas m.in. Roman Romkowski, pierwotne nazwisko Greenspan, Kikiel Natan, Józef Różański-Goldberg, Anatol Fejgin, oskarżeni o torturowanie więźniów i bezprawne pozbawianie wolności osób przesłuchiwanych.
Pomimo zebranych dowodów zbrodniczej działalności Humera, odstąpiono od ścigania go. Bronił go wówczas jego przyjaciel, sekretarz KC PZPR Edward Ochab. Józef Dusza, oficer śledczy, następnie naczelnik Wydziału Śledczego, zeznał wtedy, że uczył się torturować przesłuchiwanych od Humera. Tych metod nauczyłem się od swoich przełożonych, Różańskiego, Serkowskiego i Humera. Wszyscy oficerowie śledczy stosowali niedozwolone metody. Nie było żadnego regulaminu, jak należy postępować z więźniem. Regulamin zastępowały ustne polecenia. Proszę pana, jak wyglądały te przesłuchania na Mokotowie? Proszę Wysokiego Sądu, to trudno opowiedzieć. Niech pan spróbuje nam opowiedzieć, jak wyglądały. Trudno mi jest wyrazić to słowami. To, co przeżyłem, to była jedna gehenna. Jedna wielka gehenna. Myślałem, że nigdy stąd nie wrócę żywy. Przysiady, bicia jakimś prętem takim żelaznym od takiego spuszczania ubikacji. Teraz przysiady, siedzenie na stołku, obróconym do góry nogami. I to się powtarzało prawie codziennie, co drugi dzień. W nocy na przykład, potem w okresie już zimowym, brano mnie na tak zwane stójki. To znaczy rozbierano do naga na korytarzu, wprowadzano do celi, gdzie było wyjęte okno, i koło tego okna stawiano mi. I nie wolno mi było nawet skłonić głowy, ponieważ oddziałowy chodził, gdy ja już ze zmęczenia, bo padałem formalnie, to ten, co otwierał drzwi, oblewał mnie wodą i kopał. I tak coś 27 dni, czy 6 dni, nie pamiętam, chodziłem. Traciłem świadomość w ogóle. W dzień na śledztwo wciągano mnie, a w nocy na taką tą stójkę. Ja ledwie że żyłem w ogóle. Pamiętam nazwisko Ziółkowski. To był starszy człowiek, 50 kilka lat, był przedstawicielem sprzed wojny jakiejś firmy niemieckiej. Jego oskarżono o szpiegostwo, rzekomo szpiegostwo. Dostał karę śmierci. No i pewnego popołudnia, przed wieczorem, gdzie zwykle wyprowadzano z tej celi, gdzie trzymano tych skazanych na śmierć, wyprowadzono jego tak samo. No i kazano potem wyłożyć jego miskę, koc. To znaczy, że stracono go. No. Takich ludzi wyprowadzano codziennie z tej celi zbiorowej, 3, 4 i więcej. Pojedynczo tak samo. I ten człowiek wyszedł. Myśmy żałowali oczywiście, ale po kilku dniach ten człowiek wrócił do tej samej celi. Ale to był nie ten sam człowiek, on posiwiał. Jak miał czuprynę ciemną, to przyszedł bielutki. Proszę pana, wytoczono panu jakąś sprawę wtedy? Skazano panu za tak zwane udzielenie pomocy? Dostałem wyrok 7 lat. Ta rozprawa była tajna? Tak, nie było żadnych, w ogóle nikogo na tym to było. Tu było 7 lat? 7 lat. Więzienia? Tak. Po 2 miesiącach niecałych wezwał mnie pułkownik Serkowski i pytał mnie się, jaki ja wyrok dostałem. Powiedziałem, że 7 lat i nie wiem za co. No to dowiecie się. No i faktycznie po 3 tygodniach, czyli dostałem wezwanie do sądu na Koszykowej. I wówczas, bardzo szybko oczywiście, zaaplikowano mnie wyrok 15 lat. Unieważniono wyrok pierwszej tej instancji. No
i powtórnie właśnie skazano mnie na 15 lat. A dzisiaj oskarżeni nie pamiętają nic. Nikogo nie bili. No może raz tylko dłonią. Oni ciężko pracowali. Nikt nie poczuwa się do winy. Przeciwnie. Wszyscy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku chodzą z dumnie podniesioną głową. I jeśli ktoś mówi o przebaczeniu, to tu przebaczyć nie można. Po prostu nie ma komu. Poza tym pamiętać należy, że wybaczać ma prawo tylko pokrzywdzony. Na pytanie, czy byli lepsi i gorsi oficerowie śledczy, świadek skazany na 15 lat odpowiedział, tam nie było lepszych i gorszych. Tam byli łajdacy i superłajdacy. Kto tego nie przeżył, nie zrozumie, co oni z nami wyprawiali. Humer mówi, że chcemy się dowartościować. Ja nigdy nie występowałem o żadne odszkodowanie. Występuję o to, aby zbrodniarze dowiedzieli się, że są zbrodniarzami. Wicie. Proszę opowiedzieć. To znaczy, jak wezwano mnie do gabinetu Drżańskiego, był on, byli jeszcze jacyś inni wojskowi, nie wiem, nie pamiętam ilu ich było. Bardzo szybko kazali mi się położyć, ponieważ nie miałam ochoty, więc mnie położyli na ziemi i bili mnie po prostu. Myślę, że to był chyba rzemieniec z haczykami. Nie mam pojęcia, bo no do tyłu to trudno, prawda, oglądać się za siebie. Nie wiem, czy to był pasy, bo było w każdym razie coś chyba zakończone jakimś metalem, ponieważ byłam pokrwawiona. Różański szturgał mnie taką linijką czy linią, ponieważ musiałam mieć wyciągnięte ręce i jak mi się kurczyły powiedzmy z bólu, to on mnie w żebra dźgał, że się tak wyrażę, i kazał mi te ręce wyciągać. Kilka, nie umiem powiedzieć. Też nie umiem powiedzieć, w każdym razie była noc, jak mnie prowadzono do celi, znaczy do tych podziemi. W międzyczasie zdawało mi się, że to jest bardzo długi korytarz, ponieważ wlałam i polewano mnie wodą, żeby cucić. Słyszałam, że kogoś wnoszą, dlatego że słyszałam, że stukot noszy i ktoś leżący na nich prawdopodobnie musiał charczał, rzęził, musiał być w strasznym stanie. Zeszli po tych schodkach i postawili noszę na ziemi. Cały czas słyszałam właśnie jego takie jęki, charkot. I zapytano o nazwisko. I wtedy bardzo wyraźnie usłyszałam Tadeusz Łabęcki. Czy potem pani miała jeszcze kontakt? Nigdy. Ale pamiętam, jak kolega mój Leszek Roszkowski mówił, że właśnie go między nawet głowę pod szafy kładną. I takie no inne rozmaite rzeczy. Poza tym przez ściany siedziałam ze Stanisławem Kasznicą przez ścianę, którym, prawda, siedziałam przez ściany z Pileckim, no widziałam, z różnymi więźniami siedziałam przez ściany, o nich wiedziałam, albo o nich. Pilecki podobno był tak pobity, to mi kolega znowu już mówi, że miał zupełnie jak zebra, był tak pręgowany. Ja dostałam 10 lat łącznego wyroku, 10 lat za przynależność do organizacji z artykułu 86 KKWP i 10 lat z artykułu 8 z dekretu z 45 roku o przestępstwach szczególnie bezpiecznych. I łącznie 10. Dziesięć lat. Kiedy słucha się tych zeznań, serce dosłownie pęka z bólu. Wierzyli, że Polska się o nich upomni. Adam Humer, wieloletni pracownik różnych urzędów bezpieczeństwa, począwszy od rodzinnego Tomaszowa Lubelskiego, Lublina, gdzie działał z całą rodziną, ojciec Wincenty Humer, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej, siostra Wanda Humer, zasłużona działaczka Urzędu Bezpieczeństwa w Tomaszowie i na Zamku Lubelskim. Iluż ludzi przeszło przez ich ręce? Wystarczy poczytać wspomnienia czy relacje samego Adama Humera w zeszytach historycznych Akademii Spraw Wewnętrznych. I w tym kontekście należy powiedzieć, że Wincenty Humer, ojciec Adama Humera, został zastrzelony przez okno na jednym ze swoich zebrań. Adam Humer całą okupację spędził, jak sam wspomina, w podwójnej konspiracji. Przed Niemcami
i przed polskim podziemiem, które mogłoby go rozliczyć za kolaborację z Armią Czerwoną. Cele więzienia na zamku zaczynały się zapełniać, wspomina Adam Humer. Najbardziej efektywnej pomocy z zakresu tajników pracy śledczej udzielał nam doradca radziecki, kapitan Struczkow. Brałem z nim udział w naradach operacyjno-śledczych radzieckiego kontrwywiadu, SMERSH. No, zazwyczaj brakowało dowodów winy aresztowanych, poza krótką informacją, bandyta, członek AK. Zdałem kierownictwo w Lublinie, przeżyłem ciężki, lecz pełen miłych chwil rok walki i udałem się do Warszawy. Lata 50. Zwyczajne życie zwyczajnych ludzi, przeważnie przybyłych do Warszawy z innych miejscowości, wiosek, tak samo jak funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. On też wychodził z pracy, mył ręce, wycierał buty i stawał się jednym z przechodniów. Nie był już oprawcą z zakrwawionymi rękami i nic mu nie przeszkadzał zapach świeżo przelanej krwi i jęki ofiar. Biedna Polsko, nie wiedziałaś, że wokół ciebie upleciono misterną konstrukcję kłamstwa i zniewolenia na wszystkie lata PRL-u, aż do dzisiaj. Za stołem sędziowskim zasiadają młodzi ludzie. Przewodniczący, sędzia Sądu Rejonowego Tomasz Grochowicz. Słuchali wyjaśnień oskarżonych, teraz zeznań świadków tamtych dni. Milczenie, zdumienie, czasami przerażenie na twarzach. Prokurator Stefan Szustakiewicz zebrał ogromną ilość materiałów dowodowych, w których wyszły na jaw inne okrutne mordy w całym kraju. Dużo ciepła i serdeczności okazuje mecenas Izabela Skorupkowa tym, którzy ocaleli, przeżyli i dzisiaj z drżącym sercem wracają do tamtych koszmarnych dni, by zeznać, jak było. Obrońcą Adama Humera jest mecenas Maciej Dibuła. Ten proces musi pokazać, że sprawiedliwość dzisiaj jest możliwa. Nie może być zachwiana wiara ludzi w prawo. Wiara, że w sądach zło się karze. Bo gdy tak się stanie, miejsce opuszczone przez sprawiedliwość zajmuje zawsze żądza krwi. Ząb za ząb, oko za oko. A drwiny z ofiar prowokują. Dlatego wymiar sprawiedliwości musi być silny, by dać gwarancję ukarania przestępców. Cały system Polski Ludowej opierał się na konsekwentnym okłamywaniu. Nie tylko świata, ale także swoich, nawet siebie. A cóż są warci ludzie, którzy dla zysku, dla władzy dokonują najokrutniejszych, najhaniebniejszych czynów łącznie ze zdradą najbliższych i ojczyzny. Klimat bezprawia był kreowany przez biuro polityczne i jego polityków generałów, którzy dzisiaj w swych wspomnieniach i także tu przed sądem chcą się prezentować jako liberałowie, zbawcy, czyniący dobro dla Polski. Gdyby każdy z osobna, nawet od najniższego szczebla tej potwornej komunistycznej machiny, gdyby każdy powiedział nie, nie będę kłamał, zabijał, bo przecież znam prawdę, wtedy bunty te byłyby skuteczne. Nie byłoby krwi ani cierpienia niewinnych. Długa lista walki ze zniewoleniem, zakłamaniem. Budziła się Polska w desperacji przeciw własnym czołgom, partii, rządom, które nie wahały się strzelać do bezbronnych i walczących o prawdę. Czy tę niedawną przeszłość, której synowie i wnuki dzisiaj w najlepsze działają, można odkreślić grubą kreską? Ludzie z aparatu ucisku lat powojennych mają nadal swoich mocodawców w elitach politycznych III Rzeczypospolitej, najczęściej kolegów partyjnych. Czas
nazwać rzeczy po imieniu. Przecież to oni zamordowali Grzegorza Przemyka, zabijali bezbronnych, spracowanych górników, zamordowali księdza Jerzego. Dopóki nie osądzi się PRL-u jednoznacznie i wyraźnie, bez dyrdymałek o dyskusyjności sprawy, po prostu niemożliwe jest zbudowanie nowej Polski. Jak mówi Herling Grudziński, między komuną a normalnym ustrojem musi powstać cezura, przedział, wyraźny rozdział. Kara jest rzeczą wtórną. Istotą rzeczy jest ujawnienie prawdy. Bez ujawnienia prawdy nie można dalej funkcjonować. Ujawnienie prawdy jest ważne dla całego społeczeństwa, ale równie ważne dla tych, którzy dopuścili się zbrodni. We'll be right back.